Witam z powrotem w Warszawie, czyli takiej małej Kanadzie. Sorry. Drzwi otwierają się z lewej strony. Do ręce? Tak. Niezły sprzęt. Dzięki. Tak więc, przeglądając Facebooka, natrafiłem na ten film znanego dziennikarza. Jeżdżę na... Nie widać tego. Teraz chyba widać. Jeździku Kawasaki. Chciałem was zaprosić do tego, żebyście potestowali go ze mną. To jest krakowskie przedmieście. Pomnik Kopernika za mną. Dla tych, którzy nie są z Warszawy, informacja jest taka, że krakowskie przedmieście nie jest w Krakowie. Wsiadłem na rower i lekko spóźniony dotarłem na krakowskie przedmieście w Warszawie. Witasz do Techwika? No, bo on teraz ludzi. Okej. Okay. On już jest ubrany. Widzę, cześć. Cześć. Kuba. Maciek. Ale to byłeś chyba drogi z kolejka, właściwie pierwszy, nie? No to ruszaj. No dobra, idę. Super! Mamy człowieka, który prowadzi własnego vloga. To jeżeli na rowerze. A, okej. Powiedz, że to było. Nie pamiętam, że to zdjęcie. Musisz zajęta, ale... Dobra, jestem niżej, jestem jest? Tu! Jest? Okej. Okay. Nie, się wyjeżdżę. Okej, okay, dzięki. Dzięki. Następnie wróciłem się cieszyć piękną pogodą, ale my wróćmy do Toronto. You okay? Yeah, I'm alright. Okay? Yeah. Po którym jeżdżenie jest jednak nieco bardziej przyjemniejsze. Na przykład światła są po drugiej stronie skrzyżowania, przez co lepiej widać i można skręcać w prawo na czerwonym świetle. Jest też dużo pasów dla rowerów zamiast tych różowych chodników, które są niewygodne, niebezpieczne i nikt ich nie lubi. A w Warszawie nadal powstają nowe. Spójrzcie, nawet na obrazku podglądowym łażą po nich ludzie. W Toronto też, wchodząc do autobusu, trzeba pokazać bilet kierowcy, co skutecznie ogranicza ilość meneli w autobusach. I nie jest się na nie skazanym, ponieważ na prawo jazdy można zdawać już w wieku 16 lat. Ale pomimo tych wszystkich udogodnień jest jeden duży minus. Mianowicie, jeśli masz mniej niż 18 lat, to jeżdżenie bez kasku na rowerze jest nielegalne. I mimo, że wydaje się to rozsądne, to kask to nie są pasy w samochodzie, które są już w samochodzie. Kask trzeba wziąć ze sobą z domu, co psuje spontaniczność korzystania z tych rowerów miejskich. I w Polsce też ktoś wpadł na taki pomysł, by zdelegalizować jeżdżenie na rowerze bez kasku. Jednak jest skuteczniejszy sposób na sprawienie, by ludzie jeździli w kaskach, niż mandaty. Krok pierwszy. Kupujecie fabrykę kasków w Bangladeszu, w Wietnamie albo Chinach. To bardzo ważne. Bez fabryki kasków nie będziecie mieli skąd brać kasków. Krok drugi. Drukujecie na wszystkich kaskach swoje logo. Ja jako przykład użyję tego kurczaka. Krok trzeci. Sprzedajcie swoje kaski 3 razy drożej niż zwykłe kaski. Zapytacie, kto będzie chciał wydać na kask 3 razy więcej niż normalnie. Krok czwarty. Płacicie znanym osobom, by używały waszych kasków. Gratuluję. Cały świat chodzi w kaskach. Waszych kaskach.